Panie trenerze, jesteśmy bezpośrednio po emocjonującym meczu wyjazdowym drużyny juniorów. Kilka słów tak na gorąco. No kolejne trudne spotkanie, bo wiadomo, że przeciwnik zawsze zbroi się na drużynę, która jest na pierwszym miejscu. My na razie jesteśmy ex aequo z Polonią Warszawa. Więc mówię, no trudne były zawody, graliśmy na naturalnym boisku, przy wysokiej trawie. Pojechaliśmy tam w 14, bo kilku zawodników nie mogło jechać. No ale dzięki Bogu i umiejętnościom chłopaków poradziliśmy sobie. Wygrywaliśmy już 2-0, w końcówce straciliśmy bramkę. No i końcówka meczu była takim lekkim horrorem, ale fajnie, że zdobyliśmy kolejne 3 punkty i chłopcy już nie mogą się doczekać kolejnego, ostatniego spotkania. Które będzie stanowiło o pierwszym miejscu. Czyli w mówiąc, wygramy, jesteśmy najlepsi. No daj Boże, w tym roczniku walczymy o pierwsze miejsce na Mazowszu. Jako jedyni. W sensie jakim? Z Radomia. No jako jedyni z Radomia, tak jak poprzednio nasza drużyna, jak do tej pory była jedyną drużyną, która grała w Centralnej Lidze Juniorów. Co prawda spadliśmy po jednym sezonie, ale nie sposób było się wtedy utrzymać. Ale to nie ze względu na umiejętności. No nie, może w jakimś tam małym procencie, ale był taki przepis, że na 3 zespoły z danego województwa utrzymywało się tylko 2. Bez względu na 2, które... Na zajmowanie miejsca. Przepraszam, powiem inaczej. Tak, trzecia najsłabsza drużyna z 3 z danego województwa spadała bez względu na miejsce, które zajmowała. Więc w tym układzie, gdzie pierwsza była Legia, druga Polonia, my nawet przy zajęciu 3. miejsca. I tak byśmy musieli spaść, co kuriozalny przepis. Rocznik 9-9 to jest bezpośrednie zaplecze pierwszej drużyny, czy... A akurat pan jest trenerem tego rocznika od dłuższego czasu. Jest tam ktoś, kto będzie tym naszym takim wzmocnieniem? Czy cała drużyna? Trudne pytanie. Miał pan nie pytać o te sprawy. Ale odpowiadamy na takie pytania. No tak jest, że jest w tym gronie zawodników kilku takich, którzy już mieli w tej trzeciej lidze występy. To jest Dominik Sokół, jest Patryk Winsztal, który nawet strzelił bramkę piękną, tak, z rzutu wolnego w Sieradzu. Bardzo ubolewam nad tym, że już była przygotowana zmiana Kacpra Kutyły na jednym z meczów i nie zdążyliśmy jej dokonać. Może tak z perspektywy czasu to w obecnej sytuacji to troszeczkę żałuję, że mogłem dać więcej pograć tym chłopakom. Teraz jeszcze w trzeciej lidze, bo każda minuta spędzona, tak, nieważne, tak. Nieważne, bo nawet ostatnio miałem rozmowę z jednym z tatusiów. Z rodziców, tak. Ale takim normalnym? Tak, no normalnym przyjął, tak. Przyjął to na klatę, ma zresztą ją szeroką. Wytłumaczyłem, że każda minuta na boisku spędzona w trzeciej lidze to jest bardzo duże doświadczenie dla tak młodych chłopaków. A czy ja chłopcom powiedziałem, że w nowym sezonie, powiedziałem im to w piątek, że w nowym sezonie albo zagramy w Ekstralidze Juniorów, albo zagramy w czwartej lidze, żeby się seniorów. Na to seniorów. I bo było to, czemu powiedziałem, bo było to związane z ich urlopami, z ich wakacjami. Jeżeli będą grać w tym gronie w juniorach, to zaczniemy treningi troszeczkę później, ponieważ 21 sierpnia rusza Ekstraliga Juniorów. Natomiast, no wiadomo, czwartoligowe rozgrywki rozpoczynają się 6-7 lipca i wtedy przygotowania będą wcześniej. Ale jeszcze dopowiem do tego, że no, ja cały czas mocno wierzę i mam nadzieję, że pan Bucek... A kto to jest pan Bucek? Nierychliwy, ale sprawiedliwy. Może, być może na koniec zgotuje nam taką miłą niespodziankę, bo na ten brak szczęścia jednak ja będę narzekał, czy będą to niektórzy oceniać, że jest to tłumaczenie z mojej strony, tłumaczenie tej drużyny. Ale jak w każdej dziedzinie życia, szczęście trzeba mieć, tak pozostał, w sporcie tym bardziej. Tak pozostał ostatni mecz, można powiedzieć, na szczycie z Polonią Warszawa, która zawsze pojedynki były emocjonujące. Trener ma jakiś patent na Polonię?
No powiem uczciwie, że jak sięgnę pamięcią, Tyle meczów. to zawsze mieliśmy ciężko z tą Polonią. Tak. Z Legią udawało nam się wygrywać, z Polonią raczej nie. To trener Krzosek miał patent na Polonię. No to będę musiał podyskutować trochę tak, z tak. kolegą Marcinem. No chłopcy bardzo chcą zagrać ten mecz, rozegrać na głównej płycie tutaj boiska. No, Nie, poprosimy nie, pana nie wiemy, dyrektora. czy się to tak zakończy, czy Może nie. Nam zezwoli, zobaczymy. Ale to mówię, byłby taki finał, można powiedzieć, fajny całych akcent, rozgrywek. tak, na Cały koniec. akcent. No, ale no zobaczymy, no zobaczymy. No. Tak więc możemy zaprosić już na ostatni mecz. Możemy zaprosić, ja bez względu na wynik ostatniego meczu, korzystając tutaj z gościnności, możliwości, tak. chciałbym podziękować, ponieważ, bo jak tak mówiłem, wspomniałem o wcześniejszych meczach, bo dużo drużyn juniorskich, roczniki prawie wszystkie praktycznie tu od paru lat w broni prowadziłem, to nie zdarzy, co chcę powiedzieć. Nie zdarzyło mi się, żeby w wieku 17 lat grają obecni tak. moi podopieczni, żeby tak duże grono rodziców uczestniczyło nam na każdym meczu wyjazdowym. I tutaj pragnę właśnie korzystając z Dziękuję okazji podziękować rodzicom w tym roczniku, że tak dopingują swoich synów. Ale nie przeszkadzają. Na każdym meczu wyjazdowym są i są takim naszym 12 zawodnikiem. O, to tak jak My zawsze zdobywamy się na to, żeby podziękować. Po meczu wyjazdowym, ale mówię, na tyle roczników, ile prowadziłem tutaj w broni, to pierwszy raz mi się zdarzyło, że tak mocno rodzice są związani ze swoją drużyną, w której grają ich chłopcy. Teraz zapytam o tak, może trochę cofnę się w historii. Trener już ile lat jest zawodnikiem i trenerem? Uprawia tą piłkę nożną. Tak mogę powiedzieć. Ile ja lat? Dosyć tak. późno. Dosyć późno zacząłem, ile to lat będzie? Uciekałem zawodnikiem i trenerem? Tak. Jak uprawia piłkę nożną? W szóstej klasie uciekałem no z ostatnich godzin, ale Aha. dostałem później manto i musiałem czekać, Aha. bo chodziłem do szkoły na drugą zmianę i uciekałem na te treningi, ale jak tato się dowiedział, no to zdwoił tak. skórę i dopiero zacząłem dosyć późno, bo od siódmej klasy. Ale chcę zaznaczyć, że w tamtych latach... Właśnie moje pytanie dąży do tego, czym różnią się treningi z tamtych czasów do treningów obecnych, albo może zaangażowanie zawodników w tamtych czasach, a obecnie? Takie może pytanie zadam. No w tamtych czasach trening... Jak to trener pamięta? W tamtych czasach trening w klubie sportowym to był, nie boję się tego powiedzieć, był dokładką, był dodatkiem do naszej codziennej działalności, czyli wariowaniu na podwórku. Byliśmy dużo sprawniejsi i ten trening to była końcówka dnia, można powiedzieć. Natomiast w obecnej sytuacji większa część zawodników uważa, że ten trening, który oni odbędą 90-80-minutowy, To jest nie tyle za karę. Uważają, że to wystarczy, czy jedna Aha. jednostka dziennie, czy dwie jednostki dziennie treningowe. To jest w zupełności wystarczające, ale w dobie właśnie tych złodziei czasu, ja wczoraj też pozwoliłem sobie przyjść tutaj na turniej 2008 turniej, tak. rocznika. I mówię, w dobie tej technologii, tych komputerów i internetu, to naprawdę ta aktywność fizyczna, aktywność sportowa jest bardzo ważna. I cóż, że teraz kończąc jeszcze mój wcześniejszy wywód, większość chłopców uważa, że trening i koniec. A później już można siedzieć przy komputerze i grać w te swoje gierki, oglądać. No dokładnie. No, nawet ostatnio tydzień temu mi się zdarzyło, chociaż powiedziałem do zawodnika, że wzbudził mój szacunek, że nie kręcił, nie kombinował. Tylko powiedział prawdę. No zwolnił się jeden grzeczny, bardzo grzeczny chłopiec, który powiedział, że no, nie może jechać na mecz, bo ma rozgrywki na internecie. Aha. No właśnie. FIFA czy coś. Tak podobne. Więc jak nie w internecie, to na boisku, ale zawsze. Tak, piłkę. No były warunki jeszcze kończąc odpowiedź na to pytanie ostatnie. My byliśmy sprawniejsi, więcej spędzaliśmy czasu na wolnym powietrzu grając i to nie tylko w piłkę nożną, ale w inne dziedziny sportu. Ale nie było tej bazy.
Nie było na pewno tej bazy w zimie, na lodzie, na Tak, wodzie, tak. na śniegu. Tak. Natomiast teraz baza się ho, 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 Poprawiła w bardzo. wielkim stopniu poprawiła. Dostęp do uprawiania czynnego danej dyscypliny jest o wiele szybciej, bo tak jak mamy na załączonym obrazku u nas w broni, chciałem powiedzieć akademii, u nas w broni no, już chłopcy 2011-2012 roku właśnie, bo trener ma teraz przychodzą na takich treningu. Młodych. Nie, no teraz nie mam. Adeptów. A nie, bo tak, bo przerwa jest miałem, ze względu... przerwałem, Tak, 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 ale... No. Ale, ale tak. Wczoraj byłem na turnieju i łezka wokół się kręciła, bo wspominało się swoje czasy. Widziało tą taką czystą, sportową złość. Realizację, radość, tak, tak. zabawę, a przypomnę, że nie tylko w tak młodym wieku, przecież liczy się głównie zabawa tak, i my jako trenerzy wychowujemy te dzieci. No a trener zapewne nie wie, że znowu broń była bardzo gościnna dla drużyn przyjezdnych. Zajęliśmy ostatecznie 5. miejsce, to pierwsza drużyna, druga zajęła 9. Ale to jest takie fajne, tak mi jest no, dość zabawa. Pewnie, no, ale rozmawiałem z kolegami trenerami, mówili, tak. że chłopcy wczoraj właśnie też nie poznawali ich w większości to są spotkań, dzieci. Ale podkreślam, dzięki rodzicom, którzy stworzyli to wczorajsze widowisko. Tak, wielka zasługa rodziców. Tak, to no przecież to jest dla dzieci zabawa, integracja. Tak. Przy okazji trenerzy mogą powspominać, powymieniać swoje poglądy. Doświadczenie. Wynik w tak młodym takich... wieku? Dokładnie, 6, czy 7, czy 8-latków to jest sprawą jak najbardziej drugorzędną. Ważne, żeby ich oderwać od tych złodziejów czasu. Tak jest. I żeby się ruszali, żeby mieli zabawę, radość z życia. No i z tym przesłaniem bardzo podziękuję panu trenerowi. Także oczekujemy, że tak powiem, najlepszego wyniku. Nie będę zapeszał. Najlepszego wyniku. Zapraszamy za tydzień na mecz pomiędzy Polonią Warszawa a Bronią Radom. 9-9. 9-9. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.